Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, jest pudel w sklepie i wyjątkowo zrobię materiał z analizą, jakie tutaj ceny dostaliśmy. Zgodnie z przewidywaniami ceny są przystępne jak na WOTA. No, jesteśmy tutaj przyzwyczajeni do tego typu cen. Przypominam, pudel zdobyczna warszawska Pantera, jeżeli tak można powiedzieć. Czołg bardzo podobny do Fałki, która jest w WOT-cie. Nie jest to czołg jakiś tam super, super, hiper wypasiony, tak jak te ostatnie premki typu Defendery i tak dalej. Normalny czołg premium szóstego poziomu. W pewnym sensie dla nas troszeczkę inaczej, no inaczej podchodzimy do tego, no bo wiadomo, że jest to czołg pierwszy polski, gdzie mamy polską załogę, gdzie możemy szkolić tą załogę na inne polskie pojazdy, które kiedyś tam wejdą w drzewku. No, wtedy będziemy mieli już wyszkoloną pięcioosobową załogę. Moi drodzy, cena standardowa to jest 64 zł i 70 groszy, czyli jak za szóstkę chyba cena normalna, obejmuje czołg oraz miejsce w garażu. Tutaj chciałbym bardzo też serdecznie podziękować darczyńcom, ponieważ na streamie udało mi się uzbierać na tego pudla, a nawet sporo więcej niż na pudla, także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze nie kupiłem, ale tuż po zrobieniu tego materiału od razu kupuję. Okej, moi drodzy, to jest zestaw podstawowy, czyli sam czołg, ale mówiąc szczerze, przeanalizowałem sobie te inne oferty tutaj, dwie pozostałe. Nie są to oferty typu 30 tysięcy dodatkowego golda i tak dalej. I uważam, że obie są warte uwagi, mówiąc szczerze, tak? Przeanalizujmy sobie to. Sam pudel 64 zł. I teraz drugi zestaw kosztuje 106 zł. Ale w tym zestawie jest całkiem sporo różnych rzeczy. I jeżeli komuś brakuje na przykład premium albo złota, to myślę, że ten zestaw wbrew pozorom jest opłacalny do zakupu. Mianowicie mamy tutaj pudla za 64 zł. Mamy, co ważne, chyba załogę wyszkoloną w 100% z atutem od razu braterstwo broni, czyli tak zwaną, no, jednoperkową, można powiedzieć. Można to sobie tam później zdjąć i na inne przydzielić, jak ktoś chce. Miejsce w garażu. Mamy 1500 golda, mamy 30 dni premium i 10 razy rezerwa osobista plus 300% punktów doświadczenia dla załogi przez 2 godziny. Te rezerwy są fajne, jeżeli ktoś tam chce szkolić załogę. Dodatkowo mamy coś, czego nigdy nie rozumiałem, kurczę na tym. Mianowicie misja punkty doświadczenia razy 5 za zwycięstwo. 15 takich mamy misji, jakby. Oczywiście to powoduje gromadzenie doświadczenia na pudlu, ale można sobie kliknąć na przyspieszone szkolenie załogi, no i niestety wtedy trzeba te 15 podzielić przez liczbę załogantów. No, sorki, tak to niestety wygląda, że jak przyspieszone szkolenie mamy, to wtedy tylko jeden załogant. Uważam, że to lipa jest, no ale trudno, może za szybko by się szkoliła ta załoga. No i uważam, że ten zestaw za 106 zł jest opłacalny, zakładając, że ktoś planował kupić sobie trochę golda i kupić sobie premium. Powód jest bardzo prosty. Pudel kosztuje 64 zł, a konto premium na 30 dni, o ile się nie mylę, kosztuje ze 40 zł z kawałkiem, prawda? Więc już cena pudla plus 30 dni premium to jest właśnie te 106 zł. I tak naprawdę zarówno wyszkoloną załogę na 100% za tutem braterstwo broni, jak i 1500 golda, 10 razy rezerwę i te 15 misji dostajemy zupełnie za darmo. Zresztą tutaj to pewnie jest wszystko dobrze wyliczone i zestaw kosztowałby 148. Oczywiście, jeżeli ktoś z was nie gra na koncie premium, ani złota w ogóle nie potrzebuje, no to absolutnie nie ma żadnego sensu, żeby wydawać więcej pieniędzy. Ale jeżeli ktoś myśli, że o kurde, brakuje mi konta premium, no to oferta jest naprawdę dobra, moim zdaniem, bo i tak na to premium wyda 40 zł później. Znaczy, dawno nie kupowałem premium, ale wydaje mi się, że mniej niż 40 zł nie kosztuje.
Także wtedy wszystkie te rzeczy dostanie za darmo, kupując równocześnie pudla. Jest jeszcze zestaw najdroższy, mniej korzystny, ponieważ tutaj to jest zestaw dla ludzi, którzy potrzebują golda, po prostu, no. Kosztuje aż 170 zł, czyli to jest cena chyba najdroższego czołgu premium 8. poziomu, prawda? I od razu wam powiem, że jeżeli ktoś z was zastanawiał się, chociaż z drugiej strony, to chyba za 8000 golda można kupić jakiś czołg. Ciekawy premium dodatkowy, ale po kolei, jeżeli ktoś z was zastanawiał się nad tym, czy warto kupić pudla z jakimiś dodatkami albo czołg premium 8. poziomu do zarabiania, no to niestety, przepraszam, muszę stwierdzić, że czołg premium 8. poziomu będzie nieporównywalnie lepszy w zarobkach niż nasz pudel. Słuchajcie, no taka jest prawda, z ciężkim sercem to mówię, ale to jest szóstka, więc w tym przypadku odradzałbym zakup takiego zestawu. No bo lepiej zarobimy, dużo lepiej zarobimy kupując ósemkę. Ale można też zrobić myk i kupując za 170 zł pudla mieć tak naprawdę załogę wyszkoloną w 100% właśnie z tym atutem, 25 takich rezerw osobistych dla szkolenia, 30 misji razy 5 i jeszcze tutaj jest 8000 golda. Słuchajcie, samo 8000 golda kosztuje około 120 zł. Także pudel wtedy wychodzi za 5 dych i mamy to wszystko gratis. Natomiast za 8000 golda można już kupić jakiś czołg premium 8. poziomu, z tego co się nie mylę, bo już musiałbym zajrzeć do WOTA, co tam ciekawego, a właściwie to zróbmy to, czy za 8000 golda można kupić ciekawy czołg poziomu 8, taki typowy do zarabiania. Okej, od razu oczywiście tutaj przywitała mnie informacja o pudlu. Słuchajcie, no zobaczmy, czy za 8000 coś można kupić. Zacznijmy od Niemców. I co mamy tutaj na ósemce? Tu mamy siódemki. Pantera. Proszę bardzo, Pantera z 88. No uważam, że poziom zarobków na Panterze z 88 jest bez porównania większy niż na pudlu. No szkurka, niech to przestaje wyskakiwać. Co jeszcze? Lew poza zasięgiem naszym jest 12,5 tysiąca golda, ale Pantera, jak widzicie, 7300, czyli spokojnie na to by starczyło. Oprócz tego mamy Panterę M10, która za 5750 jest słaba w porównaniu do 8,8 moim zdaniem, i mamy VK 4503 za 7700. To już nieopłacalna rzecz, ale tutaj jednak za te 8 coś się da zrobić. U ruskich, co ciekawego? No, Su-122-44 na pewno i więcej zarobi, chociaż tutaj, no, jak się goldem by grało, to nie bardzo, ale frajda z gry Su-122-44 jest ogromna za 6000. IS-6 absolutnie odradzam. Zresztą, kurka, 11800 za ISA-6 to jest w ogóle jakaś porażka. O, no tutaj byśmy musieli dołożyć, ale T-54 First Prototype uważam, że to jest też niebo a ziemia w porównaniu do pudla, jeżeli chodzi o zarobki. Zwłaszcza, że Buffik się szykuje tutaj. Zróbmy dalej, czy Amerykańcy coś mają ciekawego. No, tutaj Super Pershing 7200. Oczywiście też bez porównania lepsze zarobki niż u pudla. No, T-34 to lipa, Franca, CDC. Tak, no to CDC, jeżeli ktoś dobrze by się poczuł w takim czołgu, to również rewelacja zarobki. FCM niestety bardzo drogi. I 7200 rewaloryzę, to tutaj nie, nie, nie. Wolałbym, słuchajcie, CDC-ka. Troszeczkę przy obecnym matchmakingu, że ciągle tam na dychach się ląduje. Czołg z penetracją 200, wolny czołg dosyć, chociaż on jest po buffie, pamiętajmy, ale jednak CDC-ka bym tutaj wyżej postawił. Brytyjski czołg to jest bardzo fajna rzecz, ponieważ
Ten FV4202 ma dostać buffa, słuchajcie, i to niezłego buffa, także też może być dosyć ciekawą opcją. Aczkolwiek tutaj niestety działo zadaje obrażeń mało, a pociski zwykłe są drogie. Taki to jest największy zgrzyt tego FV4202. Bo, kurczę, tutaj nawet nie strzelając golda wydajemy bardzo, bardzo dużo kasy. Dalej mamy Hinoli. O, 11 tysięcy i 10 200, za dużo. O, typek jest tutaj, typ 64 jest fajnym pojazdem z drugiej strony. Dalej mamy STA 2, która już ma penetrację dosyć ciekawą, jak ktoś lubi takie czołgi. Na pewno też zarobi dużo, dużo więcej niż Pudel. No tu nic ciekawego nie ma, no bo tu mamy 6 i Szwedzi. Szwedzi mają za 10 900, więc sobie dajemy na wstrzymanie. Także, moi drodzy, jak najbardziej za te 8 tysięcy można kupić czołg premium 8 poziomu dodatkowo. Także, jak ktoś golda potrzebuje, to oferta trzecia jest dla niego, bo się po prostu opłaca kupić. Natomiast jak ktoś nie potrzebuje, to uważam, że najlepszą obecnie ofertą jest ta. Kompletny zestaw za 106 zł i 37 groszy. Takie jest moje zdanie. Tutaj mamy jeszcze standard. Standard, wiadomo, żadna załoga niestety nam tu nie będzie pasowała i będziemy musieli na dzień dobry albo zaczynać z załogą 75%, albo wydać golda. I to nie mało, bo kurka 1000 aż na załogę. Wtedy cena nie robi się już 64, tylko... O kurka wodna. Przepraszam. Wytnę, jak nie zapomnę. I wtedy z ceny 64 zł robi się nam niestety cena 84 zł, co już nie jest taką fantastyczną opcją. No chyba, że ktoś będzie grał na tej załodze 75%. Dobra, opinię swoją przedstawiłem, sami możecie wpisać, co wy o tym sądzicie. Myślę, podstawowa cena 64 zł, tego można było się spodziewać, ja obstawiałem 70 zł, no ale jest 64, to fajne. Tutaj druga opcja chyba najbardziej opłacalna, a trzecia tylko dla osób, które potrzebują golda. Również opłacalna, jeżeli tak chcieli kupić tego golda. To tyle, żegnam się z wami, do usłyszenia.